się. Jest to już trzecia edycja międzynarodowego turnieju judo pod patronatem ambasady Japonii. Marszałek województwa lubuskiego. Prezydenta miasta Nowej Soli, pana Waldemara Tyszkiewicza. Starostwo powiatu radosowskiego, pana Waldemara Grzesiaka. W tym roku impreza ta zgromadziła 458 zawodników z 53 klubów z 12 państw Europy. Impreza ta od 3 lat jest dwudniowa. W dniu dzisiejszym zawody indywidualne i drużynowe chcieliśmy przywitać przedstawicieli następujących państw i dać serdecznie Belgię i Zegen. Belgia. Witamy Białoruś. Prosimy o głosy prawa. Witamy reprezentację Czech. Witamy Estonię, Stalina, Finlandię, Słowię reprezentuje Poli, Francję, Nancy, Łotwę, Ryga, Niemcy, przedstawiciele Strembergu i Berlina. Rosja! Mosto! Dzień dobry wszystkim. Witam Was bardzo serdecznie. Życzę Wam wszystkich samych sukcesów, przede wszystkim wspaniałej przygody. Witam wszystkich na gościnnej Nowosolskiej Ziemi. Mam nadzieję, że wszyscy wyjadą z sukcesami. Dziękujemy bardzo, a przed nami również sędziowie, których wielkimi brawami trzeba powitać, bo to oni będą decydowali o tym, jak będzie przebiegał turniej. Jeśli chodzi o kategorię U13, 11, U9, zakaz rzutów z uchwytem za samą głowę. Jeżeli będzie uchwyt za samą głowę, będzie taka akcja przerywana. W kategorii U13, U11 będzie to Shido. W kategorii U9 będzie ostrzeżenie, każda następna tego typu akcja będzie karana karą Shido. Zakaz rzutów z kolan, ale tylko z kolan, jeżeli akcja jest wykonana prawidłowo. Faul, będzie to kara Shido, jeżeli chodzi o karę kwalifikującą się na Hansokumakę. Kochani moi, nie przyjechalibyście tutaj, gdyby nie wasi trenerzy i rodzice. Rosja, Niemcy, Łotwa, Francja, Finlandia, Estonia, Czechy, Białoruś, Belgia i Azerbejdżan. Dziękujemy serdecznie. Zapraszam na salę rozgrzewkową. Jestem pod wielkim wrażeniem, przede wszystkim organizacyjnym, tak? Jeśli chodzi o trzeci turniej judo. To jest 12 państw, blisko 500 zawodników i pasja ludzi, którzy tym żyją tak naprawdę. Wielkie uznanie dla Darka Giedziunia za organizację tego turnieju, który z roku na rok się rozwija, jest coraz większy, który jest dumą Nowej Soli i mam nadzieję, że z roku na rok ten turniej będzie jeszcze lepszy, jeszcze więcej uczestników, jest jeszcze większa reklama i promocja Nowej Soli na zewnątrz, nie tylko w kraju, ale i za granicą. Prosimy trenerów o cofnięcie się z maty. Trzeba chwycić.
Ram Andamów, Azerbejdżan. Jestem po raz pierwszy na tego typu imprezie. Muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem organizacji tej imprezy. Prawie 500 zawodników, opiekunowie, trenerzy, sędziowie, zaangażowanie rodziców. Jest to wspaniały widok, napawający optymizmem i myślę, że takie imprezy trzeba wspierać. Także tutaj mogę już zadeklarować, że w przyszłym roku postaramy się jeszcze bardziej zaangażować i wspomóc w organizacji tej imprezy. Robert Pauka. Raul Adamow, Azerbejdżan, na matę drugą. Są zawody. No, dzieci. Nasz klub organizuje co roku od iluś lat, ale od 3 lat to jest dopiero takie większe. Na większą skalę, więcej państw. Coraz więcej ludzi. Za rok pewnie będzie jeszcze więcej. Coraz więcej sponsorów. Fajnie. Warto przyjechać, zobaczyć. Tak, robi wrażenie ogromne. Jest dużo krajów, jest dużo możliwości poznania innych ludzi. Jest bardzo dużo możliwości. Impreza na pewno promuje i miasto, i kraj w całej Europie i na świecie. Mają nowe koszulki turnieju PSZ Solanika 2015. Пасеки, сбей его назад! И Стратиков, спокойнее, успокойся, возьми захват и делай, успокойся. Нормально все, бери дело, сделай. Бери, бери дело. Богдан, надо рука и нога, успокойся, сказал. Сразу делай. Еще раз,
Еще назад! Назад сажай! Назад! Вперед! Да вперед сразу! До конца пошел! Бежать! Бежать! Нет, 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 нет! Асайкоми! Асайкоми! Вазари на вазари! Стой, дыши спокойно, Толкай, 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 держи, держи, возьми, возьми, держи. Karolina Krajewska, lata szósta, zapraszamy. Karolina Krajewska, lata numer 6. Lata numer 6. Prosimy o przejście za barierki. Trenerów prosimy o dopilnowanie, aby zawodnicy nie przebywali przed barierkami. Informacja dla trenerów, jeżeli ktoś jest zainteresowany śledzeniem na tablicy, to wypłaci więcej.
to się robi wszystko na pałę. Jedzie się z koksem, a nie się zastanawia. No. Przez punkty karne tylko poszło to. To nie jemu. Mateusz, 10 sekund. Można dużo zrobić, tak? Rzucić go to się nie zastanawia, tylko się walczy. Tak, sme radi, že zase sme prišli do Novej Soli. Už tretíkrát sme tu na, z Bardejova, zo Slovácii. No i Barca nám, ten turnaj veľmi sa nám páči, lebo už je tu 12 štátov a 56 klubov, čo je fantázia. Naše deti sa veľmi tečia do Novej Soli. No a dúfam, že sa nám bude dariť dnes, no, držíme im palce. No, i tešíme sa na druhý rok, takisto. I pozývame Novú Soľ do Bardejova. Ku nám na turnaj, čo už oni chodia takisto ku nám na turnaj. Takže veľmi dobrá spolupráca s Novú Soľou. Ďakujem. Na nás, prosíme. V turnaju Pavie Kaplowe zapraszamy trenerów, którzy pozostają w Nowej Soli na judo rozfestiwal. Pierwszy raz Kaplowe, a drugi raz impreza robiona właśnie rokowa dla judoków. Na turnieju judo zawsze mamy praktycznie te same, na szczęście, niegroźne zdarzenia typu otarcia, skręcenia drobne. Bardzo rzadko dzieją się jakieś poważne rzeczy, jest to wbrew pozorom bezpieczny sport. Dariusz Giedzion, uczniowski klub sportowy Olimp, Nowa Sól, organizator trzeciej edycji międzynarodowego turnieju judo z okazji Święta Solan, KSSS Solanin Cup 2015. Na tę chwilę około 500 zawodników startuje w tym turnieju. Mamy 12 państw. Państwa, które przyjechały z najdalszej części Europy, to Azerbejdżan, Rosja, Belgia, Francja, Estonia, Łotwa, Białoruś, Słowacja, Czechy, Niemcy i oczywiście kluby z Polski. Roczniki, które startują tutaj, to od U9, U11, U13 i U15. W przyszłym roku chcemy na pewno edycję zachować międzynarodową. Chcemy ściągnąć inny kontynent, państwo z innego kontynentu. Jeżeli to się uda, na pewno zrobimy. Turniej ma charakter dwudniowy. Pierwszy dzień jest to oczywiście rywalizacja sportowa o miejsca najwyższe na podium plus punktację drużynową. Natomiast drugi dzień zawsze jest to trening camp prowadzony przez olimpijczyków. W tym roku kolejny raz odwiedza nas Paweł Zagrodnik, który na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie w 2012 zajął 5. miejsce. Dwa lata temu mieliśmy też przyjemność podglądania tego, co Aneta Szczepańska, wicemistrzyni olimpijska, nam prezentuje. Ćwiczenia razem wspólnie jest też z Pawłem Zagrodnikiem. I w tym roku niestety ona nie mogła przyjechać, bo jest trenerką kadry narodowej seniorek i w tym momencie jest na Igrzyskach Europejskich w Baku. Thank you.
To co? Dla tej dziewczyny. Dla tej dziewczyny? Nie. Bartosik Martyna. Dawaj, trzymaj się, trzymaj się, Marek! No to spoko, idźcie. Ciasta, które są na zawodach, piekli nasze mamy, naszych zawodników. Pyszne, to są swojskie ciasta, niekupywane. Także naprawdę szczerze zapraszam. Tak, wszystko jest dla naszych milusińskich dzieci, które mają chęć trenować. Wkładają całe serce, duszę i wspieramy nasze dzieci w ciężkiej ich pracy, bo to jest bardzo ciężka praca. I zawsze z tymi dziećmi po prostu jesteśmy na bieżąco. Na zawody wyjeżdżamy i wspieramy teraz przy naszych zawodach. I tak samo dla przyjezdnych rodziców, bo każde zawody, na które wyjeżdżamy, to łączą się zawsze z jakąś taką imprezą, z ciastem, z kawą i emocjami, i łzami, i szczęściem naszych dzieci, także... Rozdzielamy koszulki. Za pierwsze miejsce są oczywiście złoty medal, paszport, plus dodatkowo koszulka i gadżety. No i oczywiście nasze kruszyny są tak drobne, że musimy tak te koszulki w odpowiednich rozmiarach dobrać. I paid my dues. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share of land kicked in my bed, but I've come through. And I need to go home. Thank you all, but it's been no bed of roses.